Witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku i na kolejnym kempingu, na którym jesteśmy. To jest kemping w Czuchów, kemping numer 80. I zobaczcie, jak mamy przed przyczepą. A zobaczcie mnie. Dominika, zobaczcie, no. I zobaczcie tam plac zabaw. Tak, tam mamy rozłożone ręczniki. Tutaj wczoraj byłem się kąpać, zostawiłem sobie gąbkę i żel pod prysznic. Mamy rowerki. No i tam przed przyczepą są rowery przypięte. Niestety przyjechała jakaś ekipa, imprezę sobie zrobiła, także do godziny trzeciej w nocy to było darcie, normalnie takie kopary, że głowa mała. A to były trzy osoby, bo były dwie dorosłe, dwóch gości dorosłych, kobieta dorosła i dziecko, chyba to ich było, nie wiem, gdzieś takie siedmiolatek. Ale no, bekali, kurde. Nie wiem, czy zawody na bekanie robili, czy co, ale po prostu oni są generalnie za tym budynkiem. Za tym budynkiem są, to my ich tutaj słyszeliśmy w przyczepie i to tak naprawdę, naprawdę dość głośno. Nie wiem, o drugiej w nocy chyba, czy o wpół do trzeciej w nocy jeszcze ich było słychać. Także nie zostaniemy tu dłużej na pewno niż jeden dzień, tylko będziemy się pakować i wyjeżdżać dzisiaj na inny kemping. A teraz wam pokażę, jak to wygląda wszystko tutaj w koło. Obejdę cały kemping dookoła. Tylko najpierw sobie zjemy paróweczki, bo tutaj mamy jeszcze takie paróweczki. Ja miałem jeszcze kiełbaskę zamarzniętą, także sobie ją ugotuję. Tutaj mamy cienkie paróweczki, także taki miks trochę mamy. Miks pasztetowy. Olimpia poszła po wodę. Korneś, chodź tutaj. Kornelia, chodź, chodź. Tak to tutaj mamy. Rowerki sobie przypiąłem. No i tak mamy tutaj przy przyczepie. Generalnie rowery ściągłem, bo chciałem wziąć i wyciągnąć sobie z boksa dachowego krzesła, ale za dużo było tego wszystkiego wyciągania i ściągłem tylko rowery. Przypiąłem je tutaj łańcuchem. Siadłem sobie tutaj na tym stopniu. Tutaj miałem rozłożone te... są takie osłonki na sprężynki, na komary. Mega fajna sprawa. No i miałem położone dwie takie generalnie z jednej, z drugiej strony. I one się paliły. Tylko że jak je zamaczałem we wodzie, to je ściągłem, ale ogólnie one są nabijane na to. Już wam pokażę. O, i ona jest w powietrzu teraz i się pali. O, skrzyneczkę tutaj jeszcze przypadkowo złamałem. Wczoraj stanąłem na niej. I tak to generalnie mamy. Nan? O, nan. O, o, pokaż nan. Gdzie ma nan ogonek? Tu? I co się robi z ogonkiem? O, trawka, no chyba ci kotek spadł. Pierony małe. Tam mamy rozłożoną przyczepę i ogólnie zobaczcie, tutaj na tych stanowiskach, przy każdym stanowisku dla kamperów jest podpięcie na trzy bolce. Tutaj mamy ciepłą, znaczy wodę, podpięcie do wody, a tutaj mamy podpięcie do kanalizacji. No i to jest przy każdym w sumie stanowisku. Aha, tutaj każde stanowisko ma swój bezpiecznik. Także fajnie, fajnie. Na plus na pewno. I tutaj mamy zmywaki. Są tak kosze na śmieci metalowe. No i zmywaki są takie dość duże. Są gniazdka. Myślę, że można sobie też jakąś kucheneczkę czy czajnik postawić i ugotować wodę czy obiad. Aha, tutaj jest bojler do wody, czyli tutaj pewnie jest ciepła woda z tego bojlera, ale nie będziemy lali wody na darmo. Tutaj z tyłu coś jest? Nie ma. Dobra, idę teraz tam zobaczyć do końca. Tutaj na końcu też można się rozłożyć z przyczepami, bo widzę, że są skrzyneczki z prądem. Tam i tam na drzewie dalej jest. Zobaczcie, jaka fajna woda tutaj jest. Co prawda ona jest fajna, jak się wejdzie, to jest taki jakby... taka ziemia jakby pod tym piaskiem, że się zatapia, ale jest woda czyściutka i cieplutka. Do tego jeszcze zaraz wam pokażę, przejdę tam kawałeczek dalej, to zobaczycie, jakie muszle są duże takie. Ale fajne miejsce. I zobaczcie. Jest pełno takich muszli. No, tu jest muszelka, tu jest następna. I
tutaj zobaczcie, jak jest miejsce na palenisko. Ławeczki ogrodzone takimi krawężnikami betonowymi i kolejne zejście do wody z takim pomostem. Molo. Tak jakby, molo. I powiem wam, że fajnie generalnie wygląda tutaj. Te wiatraki fajnie wyglądają, bo one w nocy migają na czerwono i jak się jest na kempingu, to widać między drzewami. Tam są też wiatraki, nie wiem czy je będzie widać, bo akurat tak pod słońce nagrywam. Tam też są wiatraki i odbija te czerwone takie światło migające na wodzie. Także fajnie, fajnie to wygląda też. O, jaka tam jest też duża muszla. W tym miejscu tam, nie wiem czy będzie widać. I z prawej strony mamy domek na wodzie. To jest budka dla ratowników. Tutaj przy toaletach mamy jeszcze camper serwis, zrzut szarej wody. No i tutaj mamy wodę, żeby sobie nalać do kamperka. Tutaj jest wąż do wypłukania pewnie kasety, do wogu ogólnie do posprzątania. I tutaj mamy zrzut toalety chemicznej. I generalnie zjazd na kemping jest tutaj tą dróżką na dół. Tutaj obok jest jeszcze dróżka tam wzdłuż, to ona idzie pod scenę, ale to pod scenę za chwilę sobie dojdę. Z prawej strony jest toaleta damska. Tutaj chyba była kuchnia taka polowa, zmywaki, Wi-Fi. Mamy Wi-Fi i wejdziemy sobie jeszcze raz do toalety. Tak to wygląda. Poczekaj, bo tutaj są kibelki ładne, czyściutkie. Tutaj są umywaleczki i prysznic. Tak, prysznice. Fajnie? Fajnie, panie Dominiku, co? Będziemy sobie tutaj... Dobra, tutaj mamy kosze na śmieci. I są place zabaw u góry. Tutaj generalnie można wynająć sobie domki też, pokoje. Tutaj też są jakieś pokoiki, tam są pokoiki. Tam z tyłu są domki drewniane. Takie cosik. I zobaczcie, tutaj mamy plac zabaw. Dzieci już świrują na placu zabaw. Spory, spory jest plac zabaw. Fajny, ogrodzony też. Nie przechwali. I taki. Tak to wygląda. Huśtaweczki, tam do spindrania. Tutaj domek z ławeczkami w środku, bo już obeszliśmy. Tutaj przy tym jest rura strażacka do zjeżdżania, także Dominikowi się bardzo podobało. Tutaj też są jakieś do, nie wiem, do spindrania, do zjeżdżania. Jakaś ławeczka taka w powietrzu na linach ruchoma. Huśtaweczki. Tutaj też piaskownica. No i tutaj z tyłu mamy boisko do tenisa, do koszykówki i do piłki nożnej. Plac mistrzów imienia Barbary i Dariusza Tigera Michalczewskich. Tak to wygląda. O, to już w takim stanie agonalnym. Tutaj było coś pewnie. O, już też wiekowe widać, nie jest jakieś młode. To, bo jest już, zobaczcie, ten mech na tym, także już pewnie jakiś czas to ma. Aha, tutaj też jest jeszcze boisko do piłki. W tym budynku tutaj jest recepcja i wjazd jest tam. Za chwilkę tu dojdziemy. Bo tutaj jeszcze mamy plac zabaw, jeszcze jeden. Ale to już jest taki dla większych dzieci, bo już są zjeżdżalnie takie zdecydowanie większe. Zdecydowanie dużo większe. O, spore, spore. Ścianka do wspinania. Ścianka do wspinania. Kurde, no za moich czasów takich rzeczy nie było. Tutaj zjeżdżalnie. No i tutaj eleganckie. Z opon też. Ale to jest fajne. Duże, duże. Duże. Ale za moich czasów generalnie takich zjeżdżalni nie było i tak sobie teraz przypomniałem, jak u nas w naszej miejscowości, nie wiem, te 30 lat temu czy
tam więcej nawet, robili kanalizację i poprzywozili te rury pomarańczowe, takie grube, i pamiętam, że chodziliśmy tam, spinaliśmy się po tych rurach, bo to tak, wiecie, dawniej przyjechali, kiper pojechali, zostawili, a my chodziliśmy później i się bawiliśmy na tych rurach, huśtawki takie przeciwwagi robiliśmy. Co? Idę na plac duży. Idziesz na plac duży? No to chodź. Pokażesz, jak się zjeżdża na tym dużym placu? No, nie wiem, czy jest wysoki, ale jest, na pewno jest duża zjeżdżalnia. No, duża, jest duża. O, on chyba trenuje do maratonu. Może trenuje do maratonu. No. I tutaj generalnie przy tym placu zabaw jest wjazd główny. Tam się zjeżdża z drogi głównej. No i wjeżdża się tutaj. Recepcja jest na wprost. Tam się zjeżdża za tym szlabanem na kemping. Tutaj w lewo jest w stronę domków i pokoi, a tam w prawo jest w stronę plaży. Widzę, że restauracja tam jest jakaś na balkoniku takim wysokim na podniesieniu, także za chwilkę tam przejdziemy. I co? Idziemy z Dominisiem teraz, żeby się tutaj pobawił. Pięknie, panie Dominiku, no. No. Kopaj. I koniec. No. O, tutaj chcieliśmy sobie pouderzać w te takie kulki, ale zobaczcie, ktoś wcisnął patyczek do lizaka do środka. Także sobie nie zagramy. Nie mamy park linowy duży. I to dość duży, bo on aż tam idzie i w lewą stronę skręca. Tylko że już jest zamknięte, bo jest chyba po sezonie. Znaczy, na pewno jest po sezonie, ale chyba zamknięte. A tam dalej, za parkiem linowym, jest park wodny. Tylko że on już jest na pewno zamknięty, bo gdzieś tutaj była informacja. Po prawej stronie jest kasa, park wodny, linowy, minigolf, wypożyczalnia sprzętu wodnego. No i pisze park wodny nieczynny od 1 września. Tu zobaczcie, są chyba pokoje do wynajęcia. Z balkonikiem, a z balkoniku taki widoczek na plażę. Tam można przejść na kemping, a tutaj zobaczcie, jaka jest scena duża. Taka scena, no i tutaj dołem też jest przejście na kemping i generalnie chyba tam można nawet z przyczepami stawać, bo widziałem, że są takie wygniecione place. Są dwa boiska do siatkówki. No i tam mamy plażę. Plaża, tutaj jest restauracja, stacja plaża na takim balkoniku. Tutaj pod spodem są lody. I tam mamy molo. Molo, z tego molo tam można skakać do wody i w tej budce jest ratownik. Fajowe miejsce. Bardzo ładne miejsce, bardzo fajnie zrobione. Na plażę mamy zejście takie łagodne, albo obok po schodach. Tutaj można sobie loda zjeść. Loda czy gofra, jakieś przekąski. I tutaj idziemy teraz na molo. I tak wyglądają te wiatraszki tam właśnie w oddali, odbijające się tutaj wieczorem. Fajnie, ale fajne miejsce. Tutaj można sobie poleżeć na plaży piaszczystej albo na trawce na brzegu. Ty, patrz, Dominisiu, tam widać park wodny. Idziemy zobaczyć? Patrz, jakie zjeżdżanie. Dobra, wyjdziemy tam. No, wyjdziemy tam na park wodny. Idziemy na park. Tutaj u góry na tym brzegu są toalety. Są toalety i stąd widać tutaj ten park wodny. Patrz, Dominisiu. Ale że tu jest jakaś woda? Tutaj są chyba, nie wiem, działka z wodą chyba. Tak coś mi się wydaje. A tutaj to są generalnie takie zjeżdżalnie. No nie wiem, coś ich tutaj jest. Ale nie wiem, czy to jest... No nie, bo widzę, że tam jest sprzętów dużo. No coś tu jest generalnie. I taki widoczek stąd mamy. Tam są jeszcze jakieś budynki, to sobie przejdziemy, a teraz wejdziemy tu toalety, zobaczcie. No tutaj, żeby sobie można było chyba nóżki opukać albo coś. Nie wiem, co tutaj... Aha, tutaj są przebieralnie. No tutaj są chyba przebieralnie, bo nie ma nic. No i tutaj są umywaleczki, suszarka, dwa pisuary i dwa kibelki. No to też tak zrobione fajnie.
Hello! I tutaj jest damska i męska. Ale to, aha, tutaj nie trzeba wychodzić pod górę, po tym brzegu, tylko tutaj obok jest wyjście po kostce brukowej, albo od tej strony, nie, z tej strony nie, czyli tutaj wzdłuż tej restauracji, co jest na tym balkoniku, jest wyjście. I taki widoczek. Fajnie, wieczorem, jakby było ciemno, to fajnie by tutaj te wiatraki było widać, jakby odbijały to światło. No i tutaj jest ten domek, ta budka dla ratowników. Budka dla ratowników. I stąd można sobie poskakać do wody. Ciach! Fajnie. Wyznaczone są strefy ogólnie. Tam jest dla dzieci. Ale fajna woda, czyściutka woda, no nie? No, a to co to jest? No tutaj to myślę, to jest wyznaczona taka strefa. Strefa głębokości. No i w tym miejscu tutaj to myślę, że jest ponad metr wody będzie. A tam no to już było więcej, bo wczoraj widziałem, że tam to byli tacy, tak gdzieś myślę, że z 1,5 metra będzie, albo lepiej. To dziewczyny. Nie wiem, co miałaś powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć. Rano jest. Rano się nie mówi. Poranek jest. Z tego miejsca kończymy ten odcineczek i zapraszamy Was wszystkich do subskrybowania kanału, pozostawienia łapkę w górę, komentarza jakiegoś. Co, widzimy się na następnym kempingu. Znowu się nie odezwała. Papa, znowu się żona nie odezwała. Powiesz coś ciekawego? Coś ciekawego. Wystarczy.